Dzień dobry, proszę Państwa. Moje nazwisko Migda Wojciech. Zapraszam na kolejną część naszego programu dotyczącego tutoriali w Alplanie. Proszę Państwa, w tej części chciałem pokazać, jak można wstawić do naszego istniejącego już modelu dodatkowe elementy w postaci wyposażenia, na przykład pojazdy. Chcielibyśmy w naszym garażu, na przykład, żeby znajdowało się jakieś auto, czy też w salonie jakieś meble, bądź w kuchni też meble, czy w pracowni, w łazience i tak dalej. Proszę Państwa, ja już tutaj uzupełniłem w stosunku do ostatniej części opis pomieszczeń. I jedna rzecz, na którą chciałbym jeszcze zwrócić przedstawienie elementów uwagę. Jeżeli wybiorę podkład w tle, to proszę zobaczyć, co się stało. Stało się taki jak gdyby szary, nieczytelny. Nie wiadomo dlaczego. Mimo, że nic nie robiliśmy. Proszę Państwa, to jest związane ze skalą odniesienia. Jeżeli ustawimy ją na 1:1, to wszystko wróci do normy. Tak się dzieje, że niestety na rysunkach, jeżeli są opisy, często zmiana skali powoduje, że cały obiekt pozostaje, ale same napisy nam rosną i przy skali, jak ona jest właśnie 1:50 czy na przykład 1:100, są to one ogromne i zamalowują nam wszystko. To nie znaczy, że podkład trzeba ponownie wstawić. Wystarczy zmienić tu skalę odniesienia. Więc tyle jako uzupełnienie. Wyłączam to i teraz, proszę Państwa, wykorzystam kolejną warstwę jako zastosowanie meble, nazwijmy to sobie. Meble, no mógłbym to nazwać wyposażeniem, ale już tutaj zostawmy to meble. Zamykam. Jest to warstwa, która jest tutaj aktywna, czynna. I teraz chciałbym wstawić tutaj w pierwszej kolejności samochód. Wyłączę sobie opisy, żeby mi one na chwilę obecną nie przeszkadzały. I jak wstawić meble, czy też pojazdy w tym wypadku. Wybieram w tym celu tutaj zakładkę biblioteka. W bibliotece wybieram standard. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli chciałbym wstawić samochody, wybieram środowisko i tu, proszę Państwa, są pojazdy i na przykład, nie wiem, coupe sportowe, pierwsze z brzegu, dwudrzwiowe. Biorę, przeciągam je, pojawia się, czyli trzymam cały czas lewy klawisz myszki, upuszczam, pojawia się mój pojazd, mogę go tutaj wstawić. I proszę zobaczyć na oknie animacji, pojazd został wstawiony wewnątrz budynku. Tak samo mogę postąpić, cofając się tutaj tą strzałką, albo mogę bezpośrednio tutaj wybrać, na przykład standard, nie chciałbym środowiska, chciałbym rośliny albo meble. Wybierając meble, może na przykład salon. I tutaj mamy różnego rodzaju meble, regał, leżanka, fotel. Można też, proszę Państwa, wstawiać meble pochodzące na przykład z SketchUp Warehouse, czyli dostępne publicznie stworzone modele 3D. Wstawia się je wtedy albo poprzez plik i importuj, albo przeciągając z pulpitu i upuszczając je na nasz model. Wtedy taki obiekt jest wczytywany. Tutaj może wstawię kanapę jakąś, na przykład ta, przesunę sobie tutaj, żebym widział mój salon, biorę moją kanapę, przesuwam, puszczam i wstawiam na przykład w tym miejscu. Oczywiście zaznaczając ją, mogę później ją obracać, przesuwać, aby umieścić ją tak, jak jest to przeze mnie pożądane. Podobnie, proszę Państwa, jest to możliwe, aby w przypadku mebli wstawić meble do łazienki. Tutaj mamy na przykład wannę, mamy bidet, czy bądź też pisuar stojący. Aha, przepraszam, pisuar jest tutaj. Mamy umywalkę, mniejszą, większą, podwójną. I w ten sam sposób, przeciągając taką umywalkę, możemy ją tutaj umieścić. Popatrzmy, jak to wygląda po wstawieniu. Znajduje się ta nasza umywalka tutaj w naszej łazience. Więc proszę Państwa, kabina prysznicowa, dokładnie
takie samo postępowanie, czy też miska ustępowa, którą możemy właśnie tutaj wstawić. Kąt. Wskaż punkt wstawienia. Niech to będzie tu. I teraz wpisuję kąt 90 stopni. Potwierdzam NT. A, przepraszam, oczywiście chciałem 180 wpisać. Więc tutaj zaznaczam ponownie. Najeżdżam na środek. Czekam, aż pojawi mi się okno. Wybieram obracanie. Ponownie wpisuję 90 stopni. I już mam odpowiednio zlokalizowaną tutaj moją miskę ustępową. Więc proszę Państwa, w ten sposób możemy wstawiać, przy wstawianiu też obracać nasze obiekty. Jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym tutaj powiedzieć. Jeżeli włączymy sobie nasz teren, który znajduje się w tym miejscu, proszę zwrócić uwagę, że on jest znajduje się w budynku, gdzie wysokość jest minus 200 do 1000. Zamknij. Ja wybieram tutaj okno animacji jeszcze raz. Proszę zobaczyć, on leży dużo pod budynkiem. Dlaczego? Dlatego, że nie wprowadziłem poprawnie punktu wysokości, czy odniesienia wysokości. Wybieram zatem wysokość. I tutaj dobrze jest wstawić kotę wysokościową, czyli wartość bezwzględną. Niech to będzie 0 cm. I krawędź, i grubość tej warstwy niech będzie 5, bo to w zupełności wystarczy. Potwierdzam przez OK. OK. Jak Państwo widzicie, powędrowało to do góry. Nasz budynek jest odpowiednio wyżej usytuowany, tak jak to już wcześniej mówiłem, tak jak przesunęliśmy. I proszę Państwa, no, załóżmy, że chcielibyśmy tu przed garażem mieć inny wygląd naszego tego stropu, czy no, udanego terenu w postaci na przykład wybrukowanego fragmentu, no to zaznaczamy całość. Prawy klawisz, proszę Państwa, i tu pojawia się opcja podziel obszar kreskowania wzoru wypełnienia. Wybieram tę opcję. Zaznaczam punkt, od którego rozpoczynam. Następnie punkt prostopadły do niego. To samo po drugiej stronie. I wychodzę z tego poprzez naciśnięcie Escape. Jak widać, już strop został podzielony. Mogę zaznaczyć tę część. Dwa razy, jeszcze raz Escape muszę nacisnąć. Teraz podwójne kliknięcie i mogę zmienić tutaj wygląd. Mogę tutaj wybrać właśnie biuro. Materiały te 30-letniej. Podłogi z kamienia naturalnego bądź podłogi na zewnątrz. Ja wybieram na zewnątrz. Tutaj mogę wybrać albo asfalt. No to spróbujmy asfalt. Potwierdzam przez OK. Potwierdzam przez OK. I proszę zobaczyć, w tym miejscu została utworzona nawierzchnia asfaltowa. No jeżeli nam się ona nie podoba, możemy ją wymienić poprzez podwójne kliknięcie na... Zobaczmy, co tutaj mam. Mam tutaj jeszcze powierzchnię cobblestone. To są właśnie kocie łby. Jeżeli bardziej mi to się podoba, mogę to tak zostawić. I tym mogę właśnie zakończyć moją edycję. Tutaj jeszcze, oczywiście tego widzicie Państwo, tu nie ma. Dojdą tutaj taras jeden i drugi, ale już dojazd do garażu zmodyfikowaliśmy i ponieważ jest to osobny strop, to możemy też zmienić jego poziom, czyli możemy wysokość mu nadać inną, tak żeby dochodził do wysokości poziomu garażu, czyli wpisać na przykład 45. Potwierdzić przez OK. I już podniósł się nasz garaż do poziomu naszego wjazdu. Tutaj w garażu, proszę Państwa, jeszcze nie zdążyłem obniżyć progu, bo on też w
wcześniejszych tam edycji został na złym poziomie, co potem uczynię i wtedy będzie to wszystko na jednym i tym samym poziomie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.